Rozmawiam z artystą rzeźbiarzem Ludwiką Ogorzelec. Czym jest sztuka? Jeśli mogę zadać takie pytanie trochę z drżeniem serca. To bardzo trudne pytanie i takie... Nie wiem, czy... Ja nigdy nie czytam sformułowanych przez kogoś definicji i też teorii nie czytam. Celowo ich nie czytam, bo chcę mieć własne. Czy ja teraz będę umiała wyartykułować teorie moje własne, nie? Czym jest sztuka? No sztuka na pewno, i nie wiem, czy to jest dziedzina, nie wiem, jak ją nazwać, jak ją określić. Jest to coś, co powinno wzbogacać człowieka, wzbogacać jego odczucie natury estetycznej, ale tej wyższej estetyki wyższej, potrzeb wyższych, po to, żeby żył w harmonii ze światem, no i świat był obiektywny, to nie, może nie to słowo. Świat toczył się w harmonii, nie w jakimś konflikcie, destrukcji. Aha. Dla mnie. To jest subiektywne też, bo to jest, ja nie mówię dla wszystkich, tak. Tylko ja mówię dla siebie. I o sobie, ja myślę, że tak. Inni artyści też, tylko o tym, tak. Co oni czują, myślą. Także, że nie wiadomo, czym jest sztuka, bo każdy może powiedzieć coś innego. Tak. No ale załóżmy, że to ten przykład, który przytoczyłam wcześniej, właśnie ten utwór grany na fortepianie przez wirtuoza muzyki i nas to wznosi. I nas to wzbogaca. Jesteśmy gdzieś w innym miejscu. Tak. To może jest tutaj esencja tego, co ja chciałabym, żeby było. I jaki byłby odbiór też. Tak. No może ze sztukami wizualnymi jest gorzej, bo jak oko zobaczy, to zaraz z czymś porównuje. Aha. A z dźwiękiem to tego nie widać. Więc ludzie już go przyjmują. Już nie dyskutują z nim. Ha. Chyba, że jakiś specjalista też może dyskutować, ale tak. Mówię ogólnie o odbiorcy. Czyli różnica między sztukami wizualnymi a muzyką polegałaby na tym, że sztuki wizualne dają nam możliwość jakiejś konfrontacji, nie tyle porównania? Możliwość, co jak gdyby nie tyle dają możliwość, bo to nie jest możliwość dla mnie, to jest wyprowadzanie trochę na manowce. Tak. Czyli powodują, że człowiek bezwiednie albo celowo szuka porównania z czymś, co już tak. Widział. Co, i tym się cofa. Aha. I tym się zamyka. A dźwięk, nie widzimy go, słyszymy. Już to jest... No i musimy być, jesteśmy często otwarci tak. Na niego i przyjmujemy go takim, jakim jest. Tak. Czy któraś z pani rzeźb połączyła też element wizualny z dźwiękiem? Próbowałam, ale ja ciągle, bo te moje projekty, może wielkie, monumentalne, to nigdy nie miały budżetów jakichś takich odpowiednich, gdzie mogłabym zaprosić jakiegoś akustyka, tak. Wynająć jakiś sprzęt, zastosować. No próbowałam robić takie przestrzenie dźwiękowe w Zamku Jazdowskim. No, troszeczkę to się sprawdzało w tej pracy rozwarstwienie. Tam ludzie sobie to szeleściło jeszcze bardziej. Tak. No takie wzmocnienie naturalnie istniejących dźwięków. Tak, nie? Czyli pewnie jakieś też wiatru. Pamiętam, też mieliśmy na dziedzińcu Zamku Królewskiego, chyba jedna z nielicznych takich rzeźb, które tam w ogóle pozwolono nam ustawić. To tam też właśnie była pani instalacja. I nie wiem, czy ja sobie teraz dośpiewuję, czy tam sobie wyobrażam, ale że właśnie między tymi właśnie przestrzeniami, tymi liniami, gdzieś tam ten wiatr mógł hulać. Prawdą jest, że tam było szczególne zjawisko. Może przez to, że to jest taki dziedziniec kwadratowy i jak tam wiatr wpadł z góry, to on tam się obijał i nam nie można było ustalić, w którym kierunku on się obijał, wracał. Tak. I w ogóle tam był taki kocioł tak. wietrzny.
Także niełatwa to była praca, bo tam wtedy jeszcze padało i w ogóle jakiś był grad, chyba coś tam było. Także nie było łatwo i rzeczywiście te wszystkie materiały i fruwały i ten, także no tam to szczególne miejsce, taki tygiel był. Tygiel trudności. A proszę powiedzieć, bo myślę, że fascynująca jest ta metafora krystalizacji. I też można sobie w ogóle nawet usłyszeć, ja nawet słyszę to teraz, jak się te kryształy właśnie tworzą, takie, jakieś takie chrzęsty. Czym jest dla Pani metafora krystalizacji? I powiem, dlaczego to pytam, bo też wydaje mi się, że można porównać człowieka w systemy społeczne. Mówię teraz jako psycholog, też socjolog, jako takie systemy, które się tworzą wokół czegoś. Można powiedzieć, że one się krystalizują. I często one się krystalizują wokół jakiegoś zabrudzenia, wokół czegoś, co jest nieczyste. Więc mamy jakby taką idealną formę, ale która potrzebuje taki element właśnie nieczystości, element jakiejś takiej zabrudzenia, który sprawia, że to w ogóle to, co jest doskonałe, istnieje. I to często ta metafora do mnie przychodzi, kiedy pracuję z ludźmi, którzy widzę właśnie, z jednej strony mają to, taką całą doskonałość, ale gdzieś to się buduje wokół traumy, wokół czegoś, co było jakimś takim może trudnym elementem. Podobnie też można pomyśleć o społeczeństwach, nie? Że wspomniała Pani Powstanie Warszawskie. Nie? Teraz, jak Pan o tym mówi, to zgadzam się z tym, ale nigdy w ten sposób nie myślałam. Dla mnie krystalizacja jest czymś bardzo czystym. Bardzo takim, jest to podział dla mnie, jest to podział przestrzeni za pomocą wizualnej linii na kryształy przestrzeni. Na bryły przestrzeni. Tak. Po to, żeby zmienić, przedefiniować energię danej mi przestrzeni, bo dają mi jakiś fragment, nie? Tak. I to przedefiniowanie emocjonalne dla człowieka, no wpływa na jego właśnie emocje, nie? Tak. Także to już później jest układ linii, skupienie, rozprężenie, ukosy, piony, poziomy. To bardzo działa na emocje. Tak. No bo ja bardziej wyszłam od tego, bo tak, krystalizacja przestrzeni jest to, najpierw były przyrządy równoważne, które właściwie chodziło o równowagę, o równowagę, o szeroko rozumianą równowagę, nie tylko fizyczną, fizyczną też, ale już zaczynały przestrzeń przycinać linie w tym. Ale to były ciągle jeszcze obiekty, które zresztą mam i teraz trochę przykro mi, bo ich w muzeach nie chcą, każą mi je zabrać, nie wiem gdzie je zabrać. Takie historyczne prace mam, te przyrządy równoważne, które są obiektami mobilnymi, one się ruszają w przestrzeni, wiatr je trochę. Człowiek może nadać im ruch, ono pływa, wraca. Znajduje punkt równowagi, wraca do równowagi, wytrącone, nie? Ale już one były budowane za pomocą takiej struktury, najpierw drewna zwłaszcza z początku, nie? Tak. Ja już to zaczęłam na czwartym roku studiów we Wrocławiu. Tak. I z tym pojechałam, mimo że dyplom zrobiłam w kamieniu, był to krok w bok troszkę, do Francji. César mnie zachwycił się właśnie tymi strukturami, mnie przyjął na akademię. I tam kontynuowałam, mogłam, bo w tamtych latach, 85, to w ogóle w Polsce nie można było nic robić, nie? Boję się, że teraz też nie będę mogła nic tu zrobić. No może, no w każdym razie, no to było danie mi przez Cezara takiej możliwości kontynuacji, nie? Tak. Tych przyrządów w ogóle sztuki, no ale kontynuowałam właśnie te przyrządy równoważne, ten cykl przyrządów przez 10 lat. I gdy pojechałam po raz pierwszy do Stanów, do Provincetown, na Fine Work Center, taki residency program, na zakończenie każdy z nas musiał zrobić wystawę indywidualną i tak jak gdyby podsumować swój pobyt, swoje refleksje, to co zrobił. No ja tylko przez to, że miałam w tym właśnie czasie wystawę w galerii w Nowym Jorku i moi przyjaciele widzieli już moje prace. Myśleli, nie, no ja nie mogę pokazać tego samego. Więc muszę coś wymyślić. Siedziałam w pustej przestrzeni, myślę, wow, a gdyby tak użyć tej całej przestrzeni
jako takiego wnętrza tej mojej rzeźby, tej struktury, którą już robiłam w przyrządach równoważnych i wprowadzić człowieka. No i to był taki błysk, flash, żeby skrystalizować tą przestrzeń, czyli ją podzielić. I od tego się, to był 91 rok w Provinston. I od tego zaczęłam już, bo ja pisałam mój program też, nie? Tak. Najpierw były przyrządy równoważne i tam, że chciałabym, aby moja rzeźba była jak ulotne zjawisko wywodzące się ze świata biologii i nauki, nie? No w każdym razie, no tak tam zaczynam tutaj, to tak, jest mój program, tak. A później właśnie kontynuowałam te moje i zrobiłam pracę, która właśnie za pomocą linii drzewa z takiego winobluszczu, która właśnie zaanektowała całą przestrzeń i ludzie musieli wchodzić, schylać się. Musieli, nie była to wygodna przestrzeń, ale powodująca, że wszyscy byli w entuzjazmie jakimś i bardzo chętnie wchodzili. I później, jak już robiłam jeszcze inne rzeźby, to nawet chodząc na czworakach są zachwyceni. I za każdym razem ja też obserwuję, co spowodowałam taką delikatną prowokacją, że na przykład człowiek, który zwykle jest pionowy, zwłaszcza dorosły, on w poziomie czy w parterze już teraz rzadko kiedy jest, jako dziecko był takim, nie? Tak, chyba że się bawi. No ale to rzadko się zdarza. Z dzieckiem. Ale rzadko ma pani rację. Rzadko to się zdarza. Mało nam te kręgosłupy sztywnieją. Też tak, trudno jest. Prawda. Ja też sam czuję, że tutaj... Także jak w Zamku Jezdowskim, że to po raz pierwszy zrobiłam też w Wrocławiu, to ten rozwarstwienie. A dlaczego rozwarstwienie, to wytłumaczę później, chociaż ukrywam powód i idę wcześniej. Gdy właśnie przez takie tuneliki proponowałam ludziom, bo oni widzieli, że mogą tam wejść i wstać się. Najpierw chodzili na czworakach, czy na tego, no różnie, jak kto mógł. Najbardziej zachwycone były dzieci. I mógł wstać, tam były otwory takie, być w pozycji pionowej. I to rozwarstwienie było po to, żeby spotkać na nowo ludzi. Ja tu myślałam o naszej sytuacji, bo jak wcześniej byliśmy takim solidarnościowym monolitem, nie było. Tak. Jak ja przyjeżdżałam z Francji co jakiś czas, to społeczeństwo coraz bardziej się rozwarstwiało. Analizowałam to, wiedziałam o działaniu socjotechniki, manipulacji w ogóle, jak tam inno. Więc ja próbowałam stworzyć taką przestrzeń, gdzie ludzi, żeby spotkać byłych przyjaciół, a zweśnionych aktualnie, politycznie, na nowo, żeby zapomnieli o tych swoich bezsensownych. No bo mają pewną tą samą pierwotną emocję, prawda? Tak, tak. Właśnie ja ich wytrącałam z ich codzienności do tej pierwotnej emocji. No i często udawało mi się to, nie? Owszem, tam różnie było, bo tam niektórzy tańczyli, niektórzy, ktoś tam bardzo poważny pan, który gdzieś tam na bardzo wysokim stanowisku był i tak szedł, a że korpulentny był. To było w takiej popołudniu, więc to nie było publiczne zwiedzanie. I tak idzie w pewnym momencie na czworakach gdzieś tam, w pewnym momencie on usiadł i słyszymy wielki śmiech, ale taki śmiech, który, nie wiem jak to psycholodzy może by powiedzieli, taki oczyszczający. No on w ogóle się śmiał, nie wiem skąd mu się to wzięło. Taki oczyszczający śmiech. Gdy czasami jest tak, że jesteśmy zmęczeni, coś nas rozśmieszy i nie potrafimy się zatrzymać. Nie? Także to też było dla mnie takim doświadczeniem i też takim wnioskiem wyciągnęłam właśnie z tego. Teraz przeszliśmy przez pani źródła, później właśnie czym jest ta sztuka. I teraz na koniec jeszcze chciałem się zastanowić, jak ją przenieść do przyszłości, bo mam takie gdzieś myśli, że sztuka, która jest odwagą, sztuka, która gdzieś zaprasza nas poza nas z jednej strony, a z drugiej strony prowadzi nas do tej pierwszej emocji, to jest taka sztuka, której się powinno uczyć. Może to jest w ogóle sztuka jako taka. Jak pani widzi możliwość właśnie przekazania kolejnym pokoleniom, które może nas teraz też słuchają, takiego przekazu, czym jest sztuka, czym jest ta prawdziwa sztuka, jak ją uczyć? Na pewno
Każdy artysta jest jakąś indywidualnością i niekoniecznie drugi artysta musi być taki sam. Absolutnie nie. On musi być, wyrosnąć tak, jak ja wyrosłam właśnie z tych moich turlania się z górki, chodzenia po drzewach, doświadczania przestrzeni gdzieś właśnie w tych sklepach takich obskurnych, doświadczenia życia. No, tak. I każdy z twórców powinien się jak gdyby sam wykrystalizować na swoją własną indywidualność. Tak. Więc ja nigdy moich studentów nie uczyłabym tego, jak się robi moje rzeźby. Niestety tak. Mnie to spotykało, bo często mówię, a wiesz, są gałęzie, będziesz ich uczyła, to w Szwecji taką miałeś robienia twoich rzeźb. Ja mówię, co? Uciekłam, udałam, że nie zrozumiałam angielskiego i robiłam inną rzeźbę. Ale jeżeli bym chciała, to przede wszystkim o etyce. Bo, tak ogólnie, bo bardzo dużo jest wielki brak etyki wśród środowiskach artystycznych. Bardzo często, no nie wiem, to jest jakaś zaprzeszła czyjaś wina. Boyce powiedział, że każdy może być artystą. No, i, no może, ale musi coś zrobić jednak, żeby dotrzeć do tego. Ale nie od tak ogłosić się. Wielu jest takich też mentalnie dla mnie zwichrowanych, którzy potrzebują być sławni, słynni. Jacyś szczególni uważają, że bycie artystą to jest właśnie tak. To, co sobie zrobią. No, ale jednak nie tworzą nic, nie? Tylko gdzieś tam coś symulują. I... No, ale oni też bardzo często są nauczycielami. No właśnie. Oni bardzo często są nauczycielami. I wyprowadzają na manowce swoich adeptów. Jak pani nauczycielka małemu dziecku każe narysować, bo ma być taka, nie, bo źle narysowałeś drzewo, no. Albo daje do skopiowania jakiś inny obrazek. W ogóle te wszystkie gotowce takie do kolorowanki, dla mnie to jest kryminał. To jest zabijanie autentycznej kreatywności dziecka. Poza tym kopiując, dziecko myśli, że tworzy. A to jest oszustwo, ono nie tworzy, tylko kopiuje. I później kopiuje kogoś innego jako dorosły i nie wie, czy nie źle, a tak nie powinno być, bo to już będzie kradzieżą wtedy, nie? Tak. Także, no a przede wszystkim, ja zawsze mówię, że znaleźć swoją własną drogę twórczą, swój własny, to jest bycie szczęśliwym też. No bo ja zawsze mówię, wtedy można na swojej własnej drodze twórczej robić piruety, fikołki, fikać i w ogóle jesteś sobą. A nie mozolnie naśladować kogoś i starać się, żeby inni nie spostrzegli, że ty kogoś naśladujesz. Ja bym nie mogła, bo to jest chyba strasznie trudne dla danego człowieka, o ile jest uczciwy. Bo jeżeli nie jest, no to może... Tak. Także no, z tych, bo tak wspomniałam, że za szóstym razem się dostałam na uczelnię. Było nas 25 osób, bo konkurs był rzeczywiście taki, było chyba kilkadziesiąt osób na jedno miejsce. I było nas chyba 25 osób na całym wydziale. No i z tych osób to chyba trzy osoby coś robiło w sztuce, a reszta gdzieś przypadło. No właśnie te wszystkie dzieci z tych nomenklatury gdzieś jakimś, może plastykami byli albo, no nie wiem, w każdym razie no nie wiedzieli później, co już zrobić z tym, bez potrzeby, bo ktoś im kazał, nie? Bez, no chyba tak to było, nie? To dobrze, że jedna z tych 25 osób jest tutaj z nami. Mówiliśmy dzisiaj o krystalizacji. Ja powiedziałem o tym, że te kryształy często się właśnie gdzieś budują wokół serca kryształu, takiej cząstki, która sprawia, że one się kształtują. Dla mnie właśnie tym sercem kryształu jest właśnie pani. Pani tak patrzy na te rzeźby, ale przecież one wokół pani się tworzą, a później jak my wchodzimy, to też wokół nas. I dziękuję bardzo za taką podróż przez pani twórczość, przez też istotę pani twórczości, a na samym końcu no gdzieś idziemy dalej, zobaczyć, gdzie ta sztuka powinna wieść, właśnie w jakie rejony odwagi, w jakie rejony etyki i w jakie rejony takiej prawdziwej oryginalności. Za to bardzo pani dziękuję. No, dziękuję bardzo, bo ta moja droga to jest takie,
taka cały czas dążenie do jeszcze nieodkrytego, bo niczego nie zakładam, niczego nie planuję, tylko poszukuję podążania w nieznane dla ewolucji estetyki, sztuki jako takiej, dla wniesienia czegoś nowego. Owszem, trochę jak mnich krzyżuje linię w przestrzeni. No jest to prosty zabieg, ale jest to też cały kosmos w tym. No i to życie obok. I ten człowiek, który do... Także jest to tam... Dzieje się w tym dużo. Mimo, że jest, czasem mówi, dlaczego ciągle robisz te same rzeczy? Ja mówię, no nie są te same. One są w trakcie. To zostańmy z tym słowem w trakcie. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.